imieniu swoim, a także mojego zespołu, mojej redakcji pragnę Państwa serdecznie powitać na tym wyjątkowym wieczorze na gali rozdania orłów wprost. Opolszczyzna, nasza piękna mała ojczyzna, że tak powiem. Piękna dlatego, że mamy piękne góry opawskie, góry świętej Anny. Mamy piękne jeziora, jezioro Otmuchowskie, Nyskie, Turawskie, no i tereny nizinne, na których uprawiamy wysokotowarową produkcję roślinną. Jesteśmy dumni jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, że promujemy tą naszą polską zdrową żywność, tą żywność z Opolszczyzny. I tutaj zaprosiliśmy na tą galę naszych producentów tej naszej zdrowej, opolskiej żywności, którzy tutaj dzisiaj są z nami. Gdybym powiedział, że młodzież się garnie do szkół rolniczych, to musiałbym skłamać. Trzeba by to rozpropagować, pokazać, że to już nie ma nic wspólnego z tym, co pokazują podręczniki historii. Jest to naprawdę światowe rolnictwo. My się tu w ogóle w województwie opolskim nie mamy czego wstydzić. Podstawowa sprawa polega na tym, że ten rolnik dzisiejszy musi być menadżerem. Że to już nie jest sztuką wyprodukować, tylko sztuką jest sprzedać to, co się wyprodukowało po dobrych cenach. Głównym problemem jest właśnie ta spadająca rentowność i dochodowość upraw. Ten duży przemysł rolno-spożywczy to jest rzeczywiście koncentracja produkcji dosyć duża. Mamy na terenie bardzo duże podmioty przetwórcze i myślę, że to całe szczęście, że tak jest, bo pewna historycznie rzecz biorąc nadwyżka, która tutaj była w zbożach, w zasadzie jest zagospodarowana. Przemysł piekarniczy jest rozdrobniony i dużo piekarń też małych padało, ale przy dobrym zarządzaniu, jak się jest dobrym menedżerem, jesteśmy w stanie też dorównać konkurencji i powiem nawet może i być lepsi. Dzięki tym kompetencjom, które mamy, wiedzy i troszeczkę umiejętności wyprzedzania i obserwacji tych zmieniających się potrzeb konsumenckich, jesteśmy w stanie integrować wokół siebie rolników, udostępniając im na różne sposoby wiedzę dotyczącą i technologii, i technik rolniczych w produkcji nowych gatunków, trochę innych od tych tradycyjnych. Wierzę, że dzięki ciężkiej naszej pracy, dzięki poświęceniu mojej i reszty chłopaków będę mógł stanąć w sierpniu na podium i również stamtąd godnie reprezentować nasz region.